Witam was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. I jak zapewne zauważyliście, skończyliśmy grę. Tak naprawdę to jeszcze troszeczkę nam tej gry zostało, zanim my ją skończymy. Jednakże, jeżeli byśmy spojrzeli na to, co do tej pory uczyniliśmy pod kątem lora, to przeszliśmy grę, tak de facto. I teraz musimy rozwinąć nasze zakończenie. I od tego momentu mamy już dostępną możliwość walki z Mega Szatanem. Co oznacza, że wkrótce może to wyglądać dość ciekawie. Zastanawiam się, kim moglibyśmy sobie dzisiaj zagrać. I tak mi się zdaje, że moglibyśmy spróbować zagrać Edenem. Zobaczymy, jakiego Edena otrzymamy, jakiego Edena nam gra wygeneruje. W miarę mamy życia, ale mamy tragiczną siłę. Z tego, co widzę, mamy tragiczną siłę i tragiczną szybkość strzelania. Co prawda, mamy na wstępie Parasite'a, który sprawia, że no, troszeczkę lepiej nam się będzie tutaj grało przez pewien czas, dopóki nie znajdziemy jakiejś, wiecie, jakiegoś ulepszenia naszej siły. I mamy też spółczkę, która jest gównianym przedmiotem. Tak, taka analogia spółczkowa. Boże święty, to jest tragiczne. To jest tragiczna siła uderzeniowa, jaką mamy. Nasza siła jest po prostu tragiczna. Żebym musiał 3 albo 4 razy trafić jedną muzą muchę, żeby ją pokonać, to jest naprawdę ogromna tragedia. Poza tym widzę, że mamy też trinket Red Patch, który w sumie, jeżeli zaczniemy obrywać, to się nam przyda, ponieważ, jak możecie pamiętać, właśnie, im więcej obrażeń dostaniemy, im mniej życia mamy, tym Red Patch sprawia, że dostajemy większe obrażenia. Plus efekt wizualny jest taki, że przypomina to, jakbyśmy byli obierani ze skóry. W końcu zostają same mięśnie na widoku i to jest dość fajny efekt. Ale no, na dłuższą metę przydałoby się nam na przykład kancer, rak znaczy się, trinket raka, ponieważ trinket raka przyspieszyłby nam wypluwanie naszych łez, co byłoby bardzo, bardzo mile widziane. Z tego powodu, że mamy małą siłę i mamy mały rate of fire, co w efekcie daje nam mieszankę wybuchową, która nie jest aż taka fajna, jakby się to mogło wydawać. I w tym miejscu polecam wam wejście sobie jakąś herbatę czy coś, bo walka z Envim troszeczkę potrwa. Serio. Nawet bardzo troszeczkę. I powiem wam tak, jeżeli nie zdobędziemy odpowiedniego upgrade'u siły do momentu walki z matką, to dla świętego spokoju ja nie będę walczył ani z szatanem. Nie, chwila, będziemy musieli walczyć albo z szatanem, albo z Isaaciem. Pójdziemy walczyć z Isaaciem Edenem. Tak mi się przynajmniej zdaje. I powiem wam, że jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej ilości siły, no to nie zejdziemy ani do Chesta, ani do Negative Space, ponieważ to by było samobójstwo w naszej obecnej sytuacji. No ale jak wiadomo, sytuacja w Isaacu zmienia się dynamicznie. I na przykład możliwe, że pierwszy przedmiot, który znajdziemy na swojej drodze, tudzież Eden znajdzie na swojej drodze, w pierwszym roomie, item roomie, który mam nadzieję, że za chwilę znajdziemy, bo zostaje nam tylko jedno miejsce do zbadania jeszcze, jeden obszar mapy tak naprawdę do zbadania.
i sprawdzenia, czy jest tutaj item room i rzeczywiście pokój z przedmiotem tu się właśnie znajduje. I powiem wam, że mam nadzieję, że będzie to jakiś przedmiot, który no polepszy naszą sytuację. Moje westchnięcie chyba mówi więcej niż 1000 słów, nie? O matko, tragiczny przedmiot. O, 3 centy, jedna bomba za 3 centy. To się super opłacało, chociaż nie, w sumie nie narzekajmy, opłacało się. Z tego powodu, że mamy teraz 5 centów, czyli na następnym piętrze mamy gwarantowane wygenerowanie się Arcade Rooma. Gerglingi! I proszę bardzo, udowodnienie, że gerglingi na nas szarżują, nawet jeżeli jesteśmy przy ścianie. To jest po prostu... po prostu mechanika ich, tak? O, tier photo. Torn photo. Tears upgrade plus shot speed upgrade. Wow, to się przydało, to się rzeczywiście przydało. Ponieważ to ma również wpływ na naszego familiara i rzeczywiście teraz będzie on szybciej ładował ataki. To znaczy, będziemy, wiecie, będziemy super. Będziemy mieli, wiecie, większą możliwość i szybszą możliwość wystrzeliwania właśnie Brimstone'em, którego mamy i którego de facto powinniśmy teraz używać jak najczęściej, bo jest to jednak silniejszy atak niż nasze podstawowe łzy, bo jest to... To jest tak, Brimstone Baby, czy też Demon Baby, atakuje w dość sprecyzowany sposób. Jego Brimstone jest tak jakby podstawowym Brimstone'em, który możemy zyskać z przedmiotu Brimstone. I skaluje się, tak jak zresztą zwykły Brimstone, z upgrade'ami naszej siły. To oznacza, że Parasite, którego mamy na czubku głowy, pomaga nam w tym momencie i daje dodatkowe obrażenia dla tego Brimstone'a. I co mamy? Sissy Longlegs, She Loves You. Dobry przedmiot, bardzo dobry przedmiot. Niejednokrotnie udowodnił, że jest przedmiotem wartym zachodu. I mamy dwa pomieszczenia, które są pomieszczeniami zamkniętymi na klucz. Do jednego z nich raczej będziemy mogli się dostać. Będziemy mogli się dostać przy okazji odkrycia ukrytego pomieszczenia. I to, że przez przypadek oberwałem w poprzednim pomieszczeniu, przekreśliło niestety nasze szanse na deal z szatanem albo z aniołem. Trudno się mówi. Ale, jak zapewne zauważyliście w poprzednim odcinku... Wow, nie tutaj? A to ciekawe. Eme, due, rike, fake, otwórzmy sobie skrzynkę. Dlaczego? Bo w skrzynce mamy duże szanse na to, że wypadnie nam klucz. Teraz mamy jeden klucz na zaś i... Wow, i to się przyda. Mamy Jumpmana. How to Jump. Tak. To jest dobra książka. I mamy Telepatię dla idiotów. Zobaczmy jedną rzecz. Nie, to nie ma niestety, ale żadnego wpływu na nas. I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko i wyłącznie, że... Mamy 13 centów. Tutaj będzie ukryte pomieszczenie? Nie będzie, więc dalej go nie szukam. Możliwe, że w ogóle go nie ma, albo jest w takim miejscu, że w życiu bym się tego nie domyślił. Ale mamy Jumpmana, moi drodzy, co oznacza, że będziemy mogli przeskakiwać nad kamieniami, nad dziurami tym i temu podobnymi rzeczami. Otwórzmy sobie tę skrzynkę i to jest niestety
tabletka. W naszej obecnej sytuacji tabletki nie są naszymi przyjaciółmi. W ogóle rzadko ostatnio tabletki są moimi przyjaciółmi. Plus, z tego co widzę, mamy chyba Curse of the Blind, co sprawia, że będziemy mieli troszeczkę trudniejsze piętro, bowiem nie będę wiedział, ile mam życia, nie będę mógł tego śledzić, tak? Curse of the Unknown, nie Curse of the Blind, tylko Curse of the Unknown. Co jest drobnym, że tak powiem, drobnym problemem, bo niestety, ale ja mam problemy z zachowaniem konstansu i pamiętaniem, ile serc straciliśmy, ile obrażeń przyjęliśmy na klatę. I niestety, ale będę musiał bardzo, ale to bardzo uważać. Eden kontra Super Last. Super! Naprawdę nie podoba mi się ta walka. Ale już po walce. Wow, troszeczkę jestem zawiedziony jakością walk z minibossami. Szczególnie, że to była super wersja tego minibossa. I na dodatek nic nam nie dała, więc szczerze jestem troszeczkę bardzo, bym nawet powiedział. Nie zaniepokojony, tylko damy radę? Nie damy radę przeskoczyć. Przez skały, czyli nie możemy skakać, jak zrobię tak? Nie! Nie da rady skakać przez skały. Czyli tak czy tak dwie bomby musielibyśmy zużyć. Na razie nie chcę tego robić. Na razie to ja mam sklep, który chciałbym odwiedzić i to było wspaniałe. Wspaniałe trafienie. Mamy jeden klucz. Więc może się wstrzymajmy. I spróbujmy. Spróbujmy, moi drodzy, uda się czy nie. Byłaś, właśnie. Spróbujmy, że tak powiem. Spróbujmy wejść najpierw do item rooma. To jest Cursed Eye. Cursed Eye nie jest do końca fajnym przedmiotem. Ma dużo negatywów, ale weźmy go. Cursed Charge Shots. Właśnie. Będziemy musieli troszeczkę teraz przystopować z naszym strzałem. Znaczy się, powiedziałbym, że to jest nawet dobre, to co się teraz zdarzyło, bo od razu będę używał Brimstone'a. Muszę się po prostu zachowywać, jakbym miał tylko i wyłącznie Brimstone'a dostępnego. Bo w taki sposób, będę pamiętał, w jaki sposób walczyć tym przedmiotem. Tak jak mówię, Cursed Eye nie jest przedmiotem idealnym do posiadania. Wiem, że są osoby na sali, które po prostu Cursed Eye'a nie znoszą jako przedmiotu, wiecie, przedmiotu do użytku codziennego, że tak się wyrażę. Wiem, że na pewno Mosar, Mateusz, nie cierpi tego przedmiotu. Z tego chociażby powodu, że kilka razy zginął dzięki niemu. Pozdrawiam cię, Mateuszu. I wow! Wow! Dwa przedmioty. Właśnie, mamy trzeci level. Z tego co pamiętam, mamy trzeci level naszego sklepu. Co oznacza, że teraz będziemy mieli do wyboru dwa przedmioty do zakupu. I mamy plag, który jest... I mamy też muchę. Hive Mind, Giant Spiders and Flies, ponieważ Sassy Longlegs w tym momencie będzie potężniejsza. I zobaczcie, jak nam się w tym momencie opłaciło skorzystać właśnie z upgrade'owania naszego sklepu. Serio, upgrade'owanie sklepu to jest bardzo ważna rzecz i bardzo przydatny mechanizm dodany do Rebirth'a. I strasznie się cieszę, że wreszcie się na niego zdecydowany. Mega Mall! Super! Powiem tak. Nie jest to... Właśnie.
nie jest to do końca przeciwnik, który jest w stanie, wiecie, jest w stanie w tym momencie coś nam zaszkodzić. Jednakże jeżeli oberwiemy, Cursed Eye nas wypluje z pomieszczenia, w którym walczymy z Megamołem. I trzeba niestety teraz będzie dość mocno uważać z tego względu, że Spirit Heartsy troszeczkę nas teraz będą, że tak powiem, przeruchają nas, bo straciliśmy wcześniej Spirit Heartsa i teraz walki z przeciwnikami będą troszeczkę trudniejsze. Chociaż nie, straciliśmy tylko i wyłącznie Spirit Heartsa, z tego wniosek. I to jest randomowe teleportowanie, więc to może być trochę nieznośne, ale... Speedball. Speed plus Shot Speed Upgrade. Więc możemy sobie szybciej załadować nasze łzy. Ale... Horror of the Babylon. Nie, Horror of the Babylon nie jest dobrym przedmiotem. Mamy dużo zdrowia, więc raczej nie. Zobaczmy, jak wygląda nasza sytuacja. Właśnie, straciliśmy tylko troszeczkę Spirit Heartsów i nic więcej, więc, że tak powiem, opłacało się. Opłacało się. No i dostaliśmy deal z szatanem, który porzuciliśmy i w zamian za to możliwe, że będziemy wreszcie mogli dostać deal z aniołem. Wow, tu był przeciwnik, którego nie zauważyłem. Brawa dla mnie i straciłem mnóstwo życia. Two of Diamonds, tak. Dodajmy sobie troszeczkę kasy i pewnie nie. Myślałem, że będę pluł sobie w brodę z tego powodu, ale wygląda na to, że nie. Co chciałem wam powiedzieć? Jeszcze takiego z tych takich ciekawostek. Zapomniałem. Haha, skleroza postępująca. Nie, to jest bolesne. Już wiem. Słuchajcie, no troszeczkę będzie upierdliwa walka z niektórymi bossami właśnie z tego powodu, że no będzie nas czasami Cursed Eye teleportować w jakieś nieznośne miejsce. Ale z drugiej strony upgrade siły zawsze się przyda. Poza tym w poprzednim odcinku udało nam się, słuchajcie, odblokować Bongo Bombs i Spirit Pocket. Spirit Pocket nam się nie za bardzo przyda, ale Bongo Bombs jak najbardziej. Spirit Heart jeszcze bardziej. Kupimy sobie za 15 centiaków Bongo Bombs, czyli zawsze będziemy dostawać dwie bomby. Tak jak mówiłem, odbiło się już na mnie negatywnie to, że w złym momencie użyłem sobie, moi drodzy, karty Two of Diamonds, ponieważ mogłem troszeczkę z tym zaczekać i w tym momencie bylibyśmy ustawieni, ale zobaczcie. Ej, nie mogę przeskoczyć, właśnie. Muszę wziąć rozbieg? Wow! Nie mówcie mi, że... Troszeczkę to gro było nie fair. Dobra, przesuńmy to w to miejsce i módlmy się, żeby nas nie trafiło. Wow. Cęciak, okej. Okay. Echwas Passage, super. Fajnie, gro, to było trochę, tak jak mówię, zagrywki niektóre gry są troszeczkę chamskie i nie do końca wszystkie przedmioty działają tak jak powinny. I Jumpman jest chyba najlepszym przykładem właśnie takiego przedmiotu, bo kurde, coś jest nie tak. Poza tym, słuchajcie, z takich właśnie nowości, takich fajnych ciekawostek, ma się niby, bo to jest tylko plotka, nikt z Nikali z tego nie potwierdza, ani też nie zaprzecza, zresztą Edmund też nie zaprzecza, ani nie potwierdza. Ale ma niby pojawić się wersja Rebirtha na konsolę Nintendo Wii U. Tak, to będzie dość ciekawe, szczególnie, że ja mam w planach zakupienie na Wii U, jak on się nazywa? Nie wiem, czy Armii Kroga. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ta gra z ceną. Ponieważ jeżeli gra będzie tańsza na Wii U, a wszystkie znaki na niebie i ziemię
ziemi na razie wskazują na to, że tak będzie, że gra będzie tańsza na Armikrok będzie właśnie tańszy na Wii U. Będzie tylko i wyłącznie w dystrybucji elektronicznej. Co by oznaczało, że nie dostaniemy wersji pudełkowej na Wii U. Smuteczek. Zresztą na Steama też będzie tylko i wyłącznie wersja cyfrowa. Znaczy inaczej, Armikrok będzie też i tylko i wyłącznie w Polsce dostępny w wersji cyfrowej. Szkoda, bo wersja pudełkowa byłaby naprawdę fajna, ale... Ale pamiętajcie, że to jest gra ukrywana z Kickstartera, więc i tak, że w ogóle będzie jakaś specjalna edycja tej gry, to i tak już jest wielki wyczyn twórców i ich łaskawość, że tak się wyrażę. Bo często zdarza się tak, że jeżeli gra jest ufundowana na Kickstarterze, no to nie ma żadnej edycji specjalnej na Steama, bo nie. Vampiric Charm. To jest tak, powiem wam szczerze. Ten przedmiot jest dobry, jeżeli chcecie uzyskiwać życie z powrotem. Jednakże obniży nam... Będzie widoczne obniżenie tego, jak wypadają nam czerwone serca z przeciwników, z oczyszczenia pomieszczenia, etc., etc. Więc raczej ja spasuję. Kolejny przedmiot, na którym pasuję. Wow, to jest niefajne. Dobra, nie tu. Zawiesiłem się na chwilę. Chciałem iść do bossa i tak nagle... to nie tędy droga, co ja odwalam. Więc udajmy się do bossa. Mam nadzieję, że nie zginę tragiczne. Hollow. Hollow plus Brimstone to jest, że tak powiem, bardzo krótka rozgrywka. Miejmy nadzieję. O, something cute in the depths. Nowy boss się właśnie odblokował. Jak ja się cieszę. Upgrade życia. Idziemy na następne piętro. Oberwaliśmy od czerwonego serca, oberwaliśmy za czerwony kontener, więc raczej nie powinienem się spodziewać niczego innego po tym, że dostaniemy, wiecie, deal z aniołem albo deal z szatanem. Właśnie, zapomniałem, nie skończyłem tego, co zacząłem mówić. Przez to, że przeszliśmy grę po raz pierwszy, udało nam się odblokować również to, o czym mówiłem, czyli anioły. Jeżeli zniszczymy teraz w anielskim, wiecie, w dealu z aniołem zniszczymy statuę anioła, wyjdzie z niej albo Uriel, albo Gabriel, jeden z dwóch aniołów, z którymi będziemy walczyć. Ich walka jest czymś w rodzaju... walki z Krampusem. I szczerze powiedziawszy, to jest o tyle ciekawe, że musimy dwa razy w czasie jednego rana pokonać takich aniołów, jeżeli chcemy iść walczyć z szatanem, super szatanem. I cały myk polega też na tym... Au, Cursed Eye zadziałało i znowu deal z szatanem, tudzież z aniołem, począć się bujać, niestety. I cóż, pójdźmy w takim razie tutaj. A nóż widelec, coś ciekawego znajdziemy. Albo znajdziemy też śmierć. Nikt nie powiedział, że ten run będzie zakończony sukcesem. Ale mam nadzieję, że chociaż uda nam się dotrzeć do Isaaca. Tak, nie idziemy walczyć z szatanem. Chociaż przesłanki do naszego, do tego, jaki damage zadajemy, wskazują, że powinniśmy raczej pójść walczyć z Hemametesis. Wow, to jest bardzo zła tabletka w tym momencie, ale wiemy, że już, że jest, tak? Okej. I słuchajcie. Będziemy walczyć na pewno z szatanem albo z Isaaciem, bo innej opcji już nie ma. Jesteśmy na tyle zaawansowani w tą grę, na takim zaawansowanym poziomie w tej grze, że niestety zawsze musimy pokonać albo Isaaca, albo szatana już teraz. Dlatego raczej pójdziemy walczyć z Isaaciem i
I słuchajcie, to jest dobre miejsce. Serio, nie umiesz przeskoczyć? Dobra. Jeden piksel, naprawdę, gro. Troszeczkę to jest takie, że tak powiem, trollowanie gracza, bo jeden piksel naprawdę robi ci różnicę. Świetnie, po prostu fajnie wiedzieć, że jeden piksel robi aż taką różnicę. Gdzie my jesteśmy? Głębiny 1, więc możemy iść walczyć z bossem. I będzie nim The Cage, który ostatnio troszeczkę nas poturbował z racji tego, że mieliśmy magnetyczne łzy i no niestety to się źle dla nas skończyło. I teraz też nie kończy się za dobrze to, co ja wyprawiam. Zapominam, że jestem troszeczkę słabszy niż ostatnim razem, kiedy z podwójnym cage'em walczyłem. I au, ale w to ja nie chciałem wleźć, droga gro. I teraz przydałoby się, żeby cage się zatrzymał właśnie, bo brimstone, a to było chamskie, bo powinien skoczyć w miejsce, w którym ja stałem przed chwilą, a skoczył w miejsce, w którym ja cały czas się znajdowałem. I troszeczkę niefajnie to wygląda. I chyba zablokowałem go w odpowiednim miejscu. A nasze łzy go wybiły z rytmu. Gin? Proszę! Proszę, gin. Dobra, udało się. Wow. To była kiepska walka. Speed upgrade plus damage upgrade. Wreszcie coś, co mi się przyda, chociaż damage upgrade tutaj niekoniecznie jest mile widziany. Mamy w cholerę mało życia, co jest niestety problemem. I wchodzenie do następnych pomieszczeń może się źle dla nas skończyć, ale z drugiej strony istnieje możliwość, że znajdziemy coś, co nas poratuje. Nie wiem, serca, albo coś w tym stylu. Dwa razy jest ta sama tabletka. Marna szansa, że ta tabletka będzie dla nas dobra. To jest Lemon Party. Powiem szczerze, że Lemon Party może nas uratować. Co my tu mamy? Mamy sklep. Mamy sklep. Ryzyk fizyk. I ryzyk fizyk się nie opłacił, bo w sumie mamy jeden przedmiot tylko w sklepie. Warty uwagi dodajmy do tego. Dobra, kupimy Spirit Carcarz za 5 cęciaków. To będzie jakaś forma zabezpieczenia się przed nie wiadomo czym, przed jakimiś konsekwencjami ewentualnymi mojej słabej gry dzisiaj. Chociaż nie, nie można tego nazwać słabą grą, co raczej problemami natury takiej, że no nie mamy za dużo życia i nie mamy też za dużej siły przerobowej i szczerze powiedziawszy chcę zobaczyć, gdzie istnieje możliwość, tu istnieje możliwość, żeby było ukryte pomieszczenie. Mam 18 bomb, więc w tym momencie to mi wszystko wisi i powiewa i tak dalej. I wy, moi drodzy, poświęcę dwie bomby na to, ale... ale może jakieś centy z tego dostanę. Uhuhu, ten run nie wygląda fajnie, serio. Ten run przestał się kształtować w tym dobrym kierunku, zaczął się kształtować w kierunku... to cię zaboli. To cię bardzo zaboli, tak powiem. Zobaczymy, jeżeli teraz będzie Necropolis, a nie Depths 2, na szczęście to są głębiny 2. Gdyby to było Necropolis, to... Nie. Necropolis raczej jest w tym momencie... nie. W tym momencie Necropolis jest raczej taką bardzo złą alternatywą dla nas. I może wreszcie... no, kolejna strzykawka. Poison Touch. To się przyda, bo właża jak głupi w tym ranie w przeciwników. I na razie to śmiesznie wygląda, ponieważ dostajemy naprawdę dużo zastrzyków i innych rzeczy.
ze strony przedmiotów. Więc, że tak powiem... O, i dostaliśmy teraz jeszcze zatrute bomby. I 5 bomb dodatkowo, super. To jest akurat przedmiot, który muszę powiedzieć, że jest dobry. Fertilized poop. Fertilized poop nie przyda się nam już. To jest ostatnie piętro, na którym fertilized poop by się nam przydało. I niestety, ale zawiodło mnie i pojawiło się w nieodpowiednim momencie. Troszeczkę za późno gro. Fertilized poop mi sprezentowałaś. I co ja mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. Możemy wejść do Arcade Rooma, ale to nas będzie kosztować cęciaka. Niekoniecznie chcę to zrobić, z tego względu, że... Au, creep. Fajnie. Wlazłem w creepa. Ja jestem dzisiaj nieprzytomny chyba, albo coś w tym stylu. Bo patrzę się, o jest creep, tylko w niego nie wleźć. Za to pamiętam, że te pająki plują w nas brimstonem i je warto załatwiać w dość specyficzny sposób. I powiem wam szczerze, że pamiętam jedną rzecz, a innej rzeczy nie pamiętam. To jest troszeczkę przerażające, że właśnie w taki sposób ja pamiętam niektóre rzeczy wybiórczo. Nie, jestem po prostu dzisiaj zdeczka zmęczony, bo zjeździłem, słuchajcie, miasto, pozdawałem mnóstwo dokumentów, inne rzeczy pozałatwiałem, więc nie dziwcie się, że jestem zmęczony, plus w dalszym ciągu męczy mnie po prostu okropnie moje przeziębienie, z którego już jestem prawie wyleczony, jednakże z racji dużej ilości pylących różnych rzeczy witamy w królestwie alergików, więc w dalszym ciągu mam katar, ale jest to teraz katar alergiczny i jest to tragedia. Boże, jakbym się już chciał pozbyć tego kataru, bo to nie tylko denerwuje, że wiecie, macie katar i tak dalej, ale to wszystko spływa człowiekowi, spływa po prostu, jeżeli się nie wydmucha i po nocy, to wszystko spływa i po prostu ból gardła gwarantowany, jeżeli czegoś odpowiednio nie zrobicie w odpowiednim momencie, więc to jest takie przerąbane i tak źle i tak niedobrze, jak to niektórzy mówią odnośnie okej, to może też być. Niekoniecznie chciałem to zrobić w tym miejscu, ale spoko. Poszukajmy ukrytego pomieszczenia. Tu go nie będzie. To było głupie z mojej strony, ale trudno się mówi. Czyli wiemy, że tu ukrytego pomieszczenia nie będzie. Może być za to tutaj. Nie ma. Więc zejdźmy sobie jeszcze raz do tego samego pomieszczenia. I wow. Wow. Tyle powiem. Czyli po lewej stronie tutaj też nie będzie. Tutaj po lewej też nie będzie. To co? Chcecie mi powiedzieć, że ukryte pomieszczenie będzie nad sklepem? Na to wygląda. A to by oznaczało, że możemy wejść za darmo do sklepu. Znaczy i tak mam tyle... Tyle mam kluczy, że... Że wiecie, ale bomb mamy więcej, więc można zawsze oszczędzić klucz i no po prostu skorzystać z bomby. Po raz kolejny sklep okazał się dla nas niefartowny. Dobra, ten Spirit Heart w miarę jeszcze jest dobrym dropem, bo wiecie, mogliśmy dostać coś bzdurnego. Okej, widzę, że gra bardzo chce mi powiedzieć idź walcz z matką i może to zróbmy i może nie może dalej nie będę kombinował, bo to się może źle skończyć, plus oberwaliśmy już raz od matki, także jest śmiesznie, bo normalnie od matki nie zdarza mi się oberwać aż tak często i powiem tak, mamy decent damage. Że tak się ładnie wyrażę, terminologią angielską. Mamy w miarę obrażenia, zadajemy w miarę obrażenia. Nie jest źle, powiem wam szczerze. Tylko problem polega na tym, że mamy strasznie mało zdrowia i
I powiem wam, że... Że niekoniecznie. Nie wezmę ani Polaroida, ani negatywu, bo to nie ma sensu w tym momencie próbować nawet. Bo wiem, że nie dam rady. Z tą siłą, z tą ilością życia... Gram na tyle długo w Isaaca, żeby wam powiedzieć, że ten run może nawet zakończyć się przed dotarciem do It Lives, albo na samym It Lives, bo... Cóż, rany właśnie Edenem, tak jak mówiłem wam kiedyś, możemy mieć Edena, który dostanie dość dużo zdrowia i to się źle skończy z tego powodu, że dużo zdrowia u Edena oznacza, że będą cierpieć inne statystyki i najczęściej cierpiącą statystyką jest siła, więc problem rozwiązany, już wiecie dlaczego Edenem raczej nie powinno się obstawiać Edena jako, że tak powiem... A to jest ciekawe znalezisko. Nie powiem, że nie będę, znaczy inaczej, nie będę narzekać, bo szczerze powiedziawszy, to był dość szczęśliwy przypadek, że nas tam przeteleportowało. I to było ryzykowne, ale ryzyko się opłaciło. Idę w tą stronę. Ha, 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 gro! Naprawdę jaja se robisz, nie? Serio? Serio. Maski niego. Nienawidzę cię, gro, właśnie w takich momentach. Za te maski Infimiego i przeciwników takiego pokroju jak maska Infimiego. Wow. Wow. Pójdę w tą stronę, bo widzę, że tutaj coraz więcej rozgałęzień jest właśnie w tym kierunku. I to się okazało zupełnie bezcelowe, czyli boss jest albo w prawo przez te duże pomieszczenia, albo na dół przez te duże pomieszczenia, więc... Może skorzystajmy, wejdźmy do tego dużego pomieszczenia i módlmy się właśnie, żeby nie było tutaj jakiegoś głupiego przeciwnika, który atakuje, którego AI zachowuje się nieprzewidywanie, kiedy jest w kupie. Bo w kupie raźni kupy nikt nie ruszy, prawda? I wówczas dany przeciwnik myśli, że jest taki, wiecie, może zachojraczyć i może nas zaatakować lepiej. Tragedia. Tragedia. Wiele wam powiem. Oberwaliśmy już raz, więc mogę użyć tej tabletki. I za dużo ta tabletka nam nie dała. Przez tego, że się dowiedzieliśmy, że są to feromony, które jeżeli byśmy użyli w pomieszczeniu z przeciwnikami, no to to byłby bardzo zły pomysł. Użycie takiego czegoś właśnie w pomieszczeniu z przeciwnikami. Anyway, idziemy walczyć z podwójnym Lokim, który teraz nad wyraz często nam się zaczął pojawiać. Jak na zawołanie, bym nawet powiedział. I szczerze powiedziawszy, jakoś mnie to nie rusza. A to z tego powodu, że podwójny Loki jest łatwiejszym przeciwnikiem niż pojedynczy Loki. Z tego powodu, że pojedynczy Loki jest w stanie zespawnować bombmuchę. A jak wiecie, bombmuchy czasami są bardzo, ale to bardzo nieprzewidywalne. I wolę walczyć z krwiomuchami. Plus podwójny Loki ma mniej życia. To tak kończąc tyrandę na temat podwójnego Lokiego i AI podwójnego Lokiego właśnie takie czasami rzeczy potrafi zrobić. I mamy Jesus Juice. I mamy też Holy Mantle, Holy Shield. Dobra. Słuchajcie, to będzie głupie. Możemy zginąć. Walczymy z Gabrielem. I o tym mówiłem. Mówiąc, że walka z aniołami jest deczko, że tak powiem, porypana, ale jestem w stanie wam zaprezentować tą walkę i dobra, to jest ten trudniejszy anioł. Gabriel jest trudniejszym aniołem i co da nam pokonanie Gabriela i ogólnie takich aniołów? Daje nam jedną z dwóch części klucza potrzebnego do
do wkroczenia do pokoju, do pomieszczenia, gdzie trzymany jest super szatan. Tak, ale niestety nie udało się tam dotrzeć. Znaczy tak nie moglibyśmy tam zejść, bo nie mieliśmy ani nie mieliśmy, słuchajcie, Polaroida, ani negatywu, więc nie moglibyśmy zejść ani do Negative Space'u, ani do Chesta, gdzie znajdują się te wrota prowadzące do walki z Mega Szatanem. To jest tak jakby miejsce, w którym Mega Szatan jest przetrzymywany i tylko pokonanie dwóch aniołów daje nam dostęp do niego. Niestety trafiliśmy na tego trudniejszego anioła. I powiem szczerze, że to, co mieliśmy przy sobie, niekoniecznie było dobrymi przedmiotami do walki z takim przeciwnikiem. Szczególnie, że rozróżniam ich, tylko przeczytałem o nich, czym się różnią. I wiem, że różnią się paletą ataków i siłą tych ataków. Że siłą może to jest źle powiedziane, po prostu natężeniem, z jakim nas atakują i jak zaciekle próbują nas zabić. I się okazuje, że trafiliśmy na Gabriela, czyli tego trudniejszego anioła, bo jest jeszcze, tak jak powiedziałem, Uriel, którym jest tym łatwiejszym aniołem i co właśnie do generacji aniołów. Możemy na przykład w czasie rana walczyć z dwoma aniołami tymi samymi, dwa razy z Urielem. Albo możemy walczyć dwa razy z Gabrielem, albo raz z Gabrielem, raz z Urielem. To jest po prostu też randomowa rzecz. Ale i tak, cieszę się, że wam pokazałem, jak należy podejść do walki z aniołem. Niestety nie wyszło to do końca tak, jakbym chciał. No ale czasami są takie rany, które po prostu źle idą w złym kierunku i jeżeli zabił nas inaczej, jeżeli zabił nas w tak prosty sposób miniboss, no to nie widzę szans, żebyśmy byli w stanie pokonać It Lives. Po prostu to udowodniło, że It Lives był ponad nasze siły przy takim ułożeniu przedmiotów Edenem. Trudno się mówi, straciliśmy jeden token, ale to nie jest, wiecie, żaden problem. Anyway, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się podobał lub nie, to fajnie by było, gdybyście go ocenili, napisali w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. I cóż, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!